Gryzoniu 1. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Ja właśnie się maluję i w zasadzie zostały mi tylko oczy do zrobienia, bo mam już podkład, bronzer, róż, brwi. Dzisiaj bronzer nałożyłam, trochę tego chill out, ostatnio codziennie go używam, ale tak bardzo delikatnie, żeby wykonturować. I na to, żeby ocieplić twarz, bo ja takim raczej nie ocieplam twarzy, w sensie nie nakładam go na... Na co? Na czoło, tylko raczej w sam ten kontur robię i jeszcze jakiś cieplejszy biorę, żeby właśnie tą twarz troszeczkę przyciemnić, ocieplić i dzisiaj nałożyłam ten Golden Rose, dawno go nie miałam, ten w numerze 04, tą terakotę. Terakota powder, mineral, coś tam. O taki. Też ładnie wygląda. Ogólnie zrobiło się ciepło na Pomorzu, nie wiem jak u Was, wczoraj już było bardzo gorąco. Naprawdę gorąco. Z takiej temperatury 15 był taki przeskok na, nie wiem, 28. Bardzo ciepło się zrobiło w ciągu dnia. Dzisiaj chyba też tak jest, bo ludzie chodzą cienko ubrani, więc ja też wyjdę cienko ubrana, bo będę musiała iść po chleb i muszę coś mojej mamie zanieść, także porobię coś na kąpie, w sensie wstawię Wam filmik, zjem sobie jakąś owsiankę, piję standardowo w moim kubku kawę i no i za jakieś pewnie 2 godziny będę wychodziła. Natomiast chciałam pokazać 2 rzeczy. Skończyłam tą pastę z Himalai, tą wybielającą i muszę Wam powiedzieć, że ona jest super. Faktycznie te zęby są bielsze, natomiast ona nie podrażnia w żaden sposób zębów. Także jeżeli macie problem z wrażliwymi zębami, to ja Wam serdecznie polecam. Ja mam teraz też jakąś inną, bo ja mam inną na dzień, inną na noc. Kupowałam 2 i na noc mam jeszcze resztka, dosłownie mi została też właśnie z Himalai, jakaś tam z fluorem, coś tam. Też jest super, ja w ogóle bardzo lubię firmę Himalaya, także często Wam mówiłam o takim krem kojąco... łagodzący, taka tubeczka i on jest super na krosty, na wypryski, na podrażnienia, na poparzenia, także lubię tę firmę bardzo. Także kiedyś też miałam piankę do mycia twarzy i tak mało widoczne są te kosmetyki, w sensie nie wiem, gdzie je można kupić. Podejrzewam, że w tych Auchan i takich dużych sklepach. Ja tam nie jeżdżę, bo ja mam daleko, więc jak coś uda mi się kupić, na przykład pastę, która jest w Rossmanie, no to biorę. A druga rzecz to jest, słuchajcie, coś, co mnie zaskoczyło, zadziwiło i w ogóle trochę jestem wkurzona, to są te plastry do depilacji. Ja ogólnie kiedyś, pamiętam, kupiłam te plastry, było super, kupiłam drugie opakowanie, było super. Przy trzecim okazało się, że one w ogóle nie wyrywają włosów tutaj. I byłam zdziwiona, bo mówię, o co chodzi? I zaczęłam kupować te do nóg. Wszystko było super, ale potem stwierdziłam sobie, kurczę, spróbuję znowu te, no bo po co takie duże opakowanie, potem to wysycha, no bo one są w takich, wiecie, płachty duże i tam kilka z tych płacht, więc nawet jak sobie pokroicie w takie małe plasterki, to i tak tego jest dużo i tak, więc... A cena wcale jest nie dużo wyższa, więc w sumie nie wiem, no ale dobra. Używam tamtych i właśnie potem znowu stwierdziłam, że zacznę kupować te. Jeszcze Wam pokazywałam w jakimś filmiku, niestety znowu trafiło mi się opakowanie super, natomiast to jest kijowe, w ogóle włosów nie wyrywa. Słuchajcie, ja wyrywam tak jak zawsze i cały ten wosk, który mi zostaje, żadne włosy się nie wyrywają, także nie wiem, chyba go nie skończę. Tutaj dużo co prawda nie mam, bo ja zawsze sobie tak napłótnę. Trochę mi zostało, no nie wiem ile, ale to nieważne. Ja sobie dzisiaj pójdę do Rossmana i kupię te do nóg, bo ja mam takie mocne włosy widocznie, że takie nie działają. Jeszcze będę szła sobie pędzle umyć, bo mam brudne. Teraz, póki co. No i tyle. I skończę makijaż. Coś lekkiego sobie zrobię, nałożę na oczy jakiś tam może On & On Bronze, ten wiecie, z Maybelline, także nie będzie tutaj nic nie wiadomo jakiego. No i będę się z Wami łączyła jakoś w ciągu dnia pewnie. Dzwony biją, jest 12, ja zaraz będę wychodziła i chyba pójdę w klapkach. W ogóle założyłam sobie dżinsy i nerkę. To są te dżinsy z mango, te takie krótsze. Nerkę, żeby było mi wygodnie, bo muszę coś wziąć w torbę, także nie chcę już zbędnych torebek, wiecie, nic tutaj nieść na ramieniu. I mówię, założę chyba klapki, dlatego że ludzie chodzą bardzo cienko ubrani, czyli to znak, że lato wróciło. U mnie domy jest jeszcze tak przyjemnie bardzo, więc ja tego nie czuję, że jest tak ciepło, ale pewnie jak wyjdę, to poczuję, także idę i co? I do zobaczenia pewnie jak wrócę. I faktycznie, słuchajcie, byłam dzisiaj w Rossmanie i akurat te plastry były w promocji. W ogóle tych plastrów tam było mało. Chyba tylko te? Coś z Isany jeszcze stało, ale nie, czy tam były plastry, także dziwne, to inne firmy już nie mają tych plastrów. Powiedziałam krem, ale na mnie kremy w ogóle nie działają na żadną część ciała, także plastry do depilacji ciała z wyciągiem z aloe, co dedykowane do skóry wrażliwej. Teoretycznie, słuchajcie, to jest wszystko to samo napisane, co na tych małych. Bardzo dziwne. O. Tamte opakowanie za 6,99 to chyba jest taki jeden, po prostu jeden plaster pocięty na kilka kawałków, tak mi się wydaje, a może 2? No ale nie aż tyle. Tutaj mamy ile? 12 pojedynczych plastrów. No dobra, 12 to 12, na pewno jakoś tam
Mam nadzieję, że to zużyję zanim wyschną, ale to się bardzo opłacało, dlatego że słuchajcie, taka paka kosztowała w promocji dzisiaj 7,89, a tak jak mówię, małe kosztują 6,99, także niewiele więcej zapłaciłam, a mam ile więcej plastrów, także akurat trafiłam na promkę. W ogóle siedzę teraz, jem, pokażę wam. Takie pączki małe i piję sobie kawę, dlatego że jeszcze nie mam ochoty na obiad, a obiad mam dzisiaj bardzo ekskluzywny, tylko nie śmiejcie się, ja mam co jeść, naprawdę, ale po prostu tak mnie naszła ochota na zupę chińską. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz jadłam zupę chińską. Na pewno rok, półtora roku temu? Ja rzadko jem, ogólnie kiedyś jadłam częściej? Częściej to mam na myśli raz w miesiącu, a teraz już ostatnio nie pamiętam, kiedy jadłam i oczywiście szłam sobie, bo ja szukam jakiejś przyprawy w sklepie i tak sobie szłam tą alejką, patrzę, zupy chińskie. Słuchajcie, ile teraz jest zup chińskich, to po prostu głowa mała. Mój Boże, jakie różne smaki w ogóle. Ale stwierdziłam, że dzisiaj tradycyjny rosół, słuchajcie, skóry, także łagodna, więc zobaczymy, także życzcie mi smacznego. Ja rzadko jem, tak jak mówię, nie, to nie jest moje ulubione danie, aczkolwiek raz na jakiś czas mam ochotę na coś takiego dziwnego i niezdrowego. Wyglądam uroczo, nie ma co, ale chcę wam pokazać, jak na twarzy wygląda ten Crème de Despaese. Bardzo często mnie o niego pytacie, mimo tego, że ja gdzieś tam kiedyś, no ale nie wszyscy mnie oglądają od jakiegoś tam czasu dłuższego, a ja kiedyś, jak go kupiłam, robiłam taki test, pokazywałam wam, jak on wygląda na skórze, ale to nic, nałożę go jeszcze raz i zaraz do was wrócę, zobaczcie sobie, jak wygląda moja skóra przed, a zaraz zobaczycie, jak wygląda po nałożeniu tego kremu. Jeszcze pokażę wam, jaką konsystencję ma ten krem DD, bo to jest bardzo ważne. Zobaczcie. Tak wygląda ten kolor. To jest bardzo zbita konsystencja, która w ogóle nie spływa z dłoni. Także co? Nakładam. I tak wygląda moja skóra po nałożeniu tego kremu DD. Ogólnie jest bardzo ujednolicony ten koloryt i większość rzeczy jest pokryta na twarzy. Natomiast takie zaczerwienienia dość mocne przy nosie zostały, więc musiałabym użyć tutaj korektora i zaraz użyję. Tak samo sińce pod oczami, ale też ja nie nakładam go pod same oczy, wiecie, mimo tego, że to jest działanie pielęgnacyjne. Zresztą ja wam przyznam, co tu jest napisane z tyłu. Jest to krem koloryzujący na dzień o kompleksowym działaniu pielęgnacyjnym, antyoksydacyjnym i ochronnym do każdego rodzaju skóry. Tak jest napisane, więc no i tak go nie nakładałam pod oczy i tak, więc zaraz sobie dołożę korektor, skończę makijaż i do was wrócę, bo chcę wam pokrótce powiedzieć, co ja o nim myślę. I tak wygląda skończony makijaż. Co prawda nie mam pomalowanych, wytuszowanych rzęs, ale dzisiaj nie mam ochoty. Po prostu przypudrowałam sobie twarz, bronzer, róż, rozświetlacz i to wszystko. I teraz chcę coś powiedzieć odnośnie tego kremu, jaki brudny, kremu DD. Krem DD kojarzy mi się z czymś takim lekkim, typowo na lato, takie miałam wrażenie. Zresztą tu jest napisane, że to jest krem koloryzujący. Niestety, tak jak widzieliście, po konsystencji można stwierdzić, że to wcale nie jest nic lekkiego. To jest raczej taki gęsty, zbity produkt, nawet nie wiem jak to nazwać, który dla mnie idealnie się sprawdza w tych chłodniejszych miesiącach, czyli jesień, zima, on się wtedy super sprawdzał, natomiast już wiosna, lato, jak robi się ciepło, wydaje mi się, że on jest za ciężki. Wiem, że tu każdy będzie miał inne zdanie, dlatego że jak ktoś używa na co dzień jakichś na przykład dobrze kryjących podkładów czy mocno matujących, to wiadomo, że dla niego takie coś prawdopodobnie nie będzie niczym ciężkim i nadzwyczajnym. No ja na co dzień używam lekkich raczej podkładów, więc dla mnie ten produkt jest dość ciężki, ale przepięknie wygląda na skórze. Zresztą widzicie, jak skóra ładnie wygląda, świetliście, on się bardzo dobrze trzyma, więc to nie jest tak, że ja go nie lubię i wam go nie polecam. Jak najbardziej wam go polecam, bo on jest, to jest bardzo dobry produkt wbrew pozorom, ale mówię, no w moim przypadku on też ma SPF 30, jak tu jest napisane. Nie wiem, czy ja wam wcześniej to powiedziałam, także ja wam jak najbardziej go polecam. Dobierzcie sobie też dobrze kolor, bo to jest ten 2W beige, to on jest dość jasny, przynajmniej dla mnie, więc tutaj może tak nie widać, ale jak wyjdę na dwór, to moja skóra jest blada, więc jak jest, jako że ja też jestem opalona, więc jak jesteście blade, to możecie sobie kupić ten kolor. Jeżeli jesteście opalone, weźcie ciemniejszy. No, ale tak jak mówię, to nie jest dla mnie produkt na lato, na upalne dni. Ja go cały czas gdzieś tam czuję na twarzy, ale to jesienią jest fajne, bo wtedy czujecie, że po prostu coś macie takiego, co wam nawilża tą skórę i ta skóra nie jest taka, wiecie, taka łysa, bez niczego, także no, tyle chciałam powiedzieć, dlatego że on już się już kończy i pomyślałam sobie, że od razu wam powiem, co o nim myślę, bo mogę po tym zapomnieć, a mam go tutaj dosłownie jeszcze na może 2 użycia, więc jak będzie taka pogoda, jak jest teraz, czyli około 20 stopni, to też jest okej. Natomiast na 35 to mówię. To nie bardzo. Zresztą wy mnie często pisałyście, jak go miałam na twarzy, że moja skóra ładnie wygląda. Także, no widzicie, produkt sam w sobie jest fajny, ale
ale nie na lato. Dobra, ja tak będę dzisiaj wychodziła póki co, potem sobie zrobię makijaż, bo wieczorem prawdopodobnie będę gdzieś jechała, natomiast teraz, teraz nie będę się malowała, bo muszę wyskoczyć tylko na chwilę do sklepu i bo muszę mleko kupić, bo mi się kończy, mam tylko dosłownie odrobinkę. I muszę iść na działkę, przynieść Franusi jakiś koper i coś tam jeszcze, także no mówię, makijaż nie jest tu niezbędny, specjalnie w sumie to zrobiłam sobie na twarzy, bo chciałam wam pokazać ten produkt, ten krem DD, ale w sumie i tak bym pewnie coś nałożyła, tak myślę. Pewnie nie robiłabym full make-upu, ale coś tam bym nałożyła. W ogóle czekam na jedno zamówienie, ja nie wiem, czy już widzieliście haul wyprzedażowy, czekam na jedno zamówienie z Zary i słuchajcie, zamówiłam w poniedziałek do sklepu, jest sobota, jego dalej nie ma, a jest wysłane w środę, także bardzo dziwna sprawa. Poniedziałek i tak będę w Gdańsku, więc jeżeli jeszcze nie dostanę SMS-a, że przyszło to zamówienie, to normalnie tam pójdę i powiem, żeby oni sprawdzili, co się z tym dzieje, bo nigdy tyle nie czekałam. Ja rozumiem, jak to by jeszcze nie było wysłane, ale od środy wysłane i jeszcze nie ma? Jakaś dziwna sprawa. No, także grzywka, słuchajcie, jest ok cały czas. Ja wczoraj ją miałam taką mega prostą, bo ja sobie tak wyprostowałam ją troszeczkę. Też zupełnie niepotrzebnie, ale po myciu ogólnie moje włosy są dziwne. Ja wolę takie na drugi dzień, to one są takie, widzicie, delikatnie... W sumie nie wiem, czy widzicie. O, Jezus, ale się rozświetliło teraz. One są troszeczkę takie falowane, więc ja wolę właśnie, jak jest drugi dzień, wtedy ta grzywka też się fajnie układa. Bo z tą grzywką chodziło mi o to, że ja, że mogę ją sobie po prostu wziąć na prosto po umyciu i ona jest taka, wiecie, nieregularna, a mogę zrobić tak i to, co mam tu, nie wisi mi po prostu tak, wiecie, tu przy twarzy, tylko zawsze tak łagodniej to wygląda. Właśnie o taką grzywkę mi chodziło. Fakt jest taki, że dwie strony układają się zupełnie inaczej, ale to jest norma. Natomiast ja jestem z tej grzywki, coś tu białego mam, ja jestem z tej grzywki zadowolona, bo mi właśnie o takie coś chodziło, żeby coś tu po prostu było przy tej twarzy, takiego krótszego, żeby tak nie było, wiecie, nie wyciągało mi jeszcze tej twarzy, kurde, ale biało, tak trup wyglądam. No, teraz zdecydowanie lepiej. Także słuchajcie, uciekam. I na pewno będę się jeszcze z wami łączyła w ciągu dnia, na pewno też wam pokażę makijaż, jaki będę miała wieczorem. Mam ochotę na jakieś pomarańczowo-brązowo coś, także znowu w ciepłych odcieniach, także na pewno tak się pomaluję. O, ale się tu zebrał ten krem DD, kurde. No, także widzicie, nawet to świadczy o tym, że on jest ciężki, bo od razu jak tylko gąbeczką troszeczkę nałożyłam na powiekę, to tutaj mi się zebrał, także... No, taki produkt, no ale nie jest zły, nie jest zły. Także słuchajcie, uciekam teraz i do zobaczenia później. Ja właśnie wróciłam, bo wiecie co, poszłam po mleko do Żabki i miałam iść od razu na działkę i tak sobie pomyślałam, kurczę, z racji tego, że pogoda jest taka dziwna. Jak wyjdzie słońce, jest mega gorąco, jak zawieje, jest bardzo zimno. Także stwierdziłam, że wezmę Franię na działkę i poszłyśmy razem. Posiedziałyśmy z godzinę, ale niestety... Słuchajcie, w tym roku, nie wiem, nie pamiętam, czy ugryzł mi jakiś komar, może jeden, gdzieś tam, nie wiem, w każdym razie wszyscy pisali, że jest tyle komarów wszędzie, a ja żadnego na swojej drodze nie spotkałam, aż do dzisiaj. Siedziałam w tej zagrodzie Frani i niestety tak mnie pożarły te komary, że cały łokieć mnie teraz będzie szczypał, bo ja tak mam, że mi się robią takie mega bąble, no fakt, że ja to drapię, ale ja nie mogę wytrzymać po prostu, także jeszcze w takim miejscu głupi mojeny. Także pogryzłem je robale, komary i stwierdziłam, że wracamy. Tym bardziej, że mówię, no pogoda jest taka średnia, chociaż mi jest teraz ciepła, jak tu siedzę, ale w domu jest po prostu duszno. Także idę się przebrać i pewnie będę się z wami, muszę parę rzeczy zrobić i będę się pewnie z wami łączyła już później, jak będę robiła jakiś sobie makijaż taki już mocniejszy. Bo do tej godziny, do której będę, a mam w planie wyjść koło 17, więc do tej godziny raczej nic się nie będzie takiego działo, bo będę coś tam muszę na kompie zrobić, muszę zrobić sobie obiad i tak dalej, więc no nic ciekawego. Także co? Do zobaczenia później. Już mam skończony makijaż. Tak jak wam mówiłam, mam w takich ciepłych odcieniach. Użyłam znowu tej paletki z Eveline. I dziś przetestowałam sobie, słuchajcie, cienie. Pomijając te dwa pierwsze, użyłam trzeciego, czwartego, piątego i szóstego, także taki zestawik ciepłych odcieni różo-pomarańczowo-brązowych i coś fajnego wyszło mi na tych oczach w sumie z tej mieszanki, także jestem zadowolona. To nie jest taki mega wyzywający, mocny makijaż, dlatego że jest jeszcze dzień, bo jest godzina 16:47, więc ja nie chcę straszyć i dlatego też nie robiłam wyciągniętej kreski, tylko delikatnie przyciemniłam sobie załamanie, narysowałam kreskę przy linii rzęs, to chciałam powiedzieć. I co? Róż, brązer, rozświetlacz, pomadka na ustach z Maybelline, to jest ta matowa w numerze 930. To jest taki kolor nude.
bo też pomalowałam paznokcie na czerwono, więc mówię, nie chcę, żeby to wszystko za ostro wyglądało, także no, tak to wygląda. Ubrana jestem na czarno, ale to Wam pokażę w drugim pokoju. Jeśli chodzi o to, co mam na sobie, Frania gryzie klatkę, jak słyszycie, mam t-shirta zwykłego w serek z Zary, do tego spodnie te takie rozszerzane też z Zary, one są z takiej lejącej tkaniny, ona strasznie się gniecie, natomiast zobaczcie, w ogóle nie widać, że to są spodnie, dopiero jak zrobię kroka, to wtedy widać. Do tego mam czarną torbę z ochnika, czarną ramoneskę, czyli tak trochę pogrzebowo, ale te adidasy to przełamują, bo jak widzicie mam super stary, także tak pogrzebowo, ale nie do końca. Ja nie wiem, czy ja Wam powiedziałam, że ja dzisiaj jadę do Sopotu na plażę, dlatego że stwierdziłam, że dzisiaj puby odpadają, imprezy i tak dalej, po prostu chcę się zrelaksować, posiedzieć, wypić piwo i popatrzeć na fale. Także dawno nie byłam nad morzem, dawno nie byłam w Sopocie, więc myślę, że to jest super okazja, żeby właśnie dzisiaj sobie tam pojechać, bo jest sobota. Także co, uciekam i będę się z Wami łączyła już pewnie jutro, chyba że uda mi się coś tam nagrać, ale wątpię, bo tak wiecie co, nie za bardzo chcę brać kamerę, także jeszcze się zastanowię, czy będę ją brała, czy nie. Jakby co, to do jutra. Hej, witajcie w niedzielę. Ja właśnie umyłam głowę i się pomalowałam. Ogólnie jest bardzo ciepło znowu. Poszłam ręcznik powiesić na balkon i słuchajcie, jakaś dziwna pogoda jest znowu. Nie wiem, w czym wyjdę, bo zaraz, znaczy zaraz nie, ale za jakieś półtorej godziny będę wychodziła. Trochę mi włosy przez ten czas przeschną, nie będę chyba ich nawet suszyła, tak mi się wydaje. Chociaż może podsuszę, bo one lepiej wyglądają, jak są podsuszone, nie są takie wtedy, takie siano się nie robi. Ale jeśli chodzi o wczoraj, to słuchajcie, byłam w tym Sopocie. Jeżeli coś fajnego wyszło z tego, co nagrywałam, to Wam tutaj za chwilę wstawię. Natomiast akurat rozładował mi się aparat w momencie, kiedy weszłam na plażę, a chciałam Wam właśnie morze nagrać. Chciałam Wam pokazać, jak tam jest pięknie, ile ludzi, każdy siedział, piwkował i w ogóle taki mega chillout tam był. Full ludzi, słuchajcie, no Sopot jest tak zawalony, zresztą jeżeli uda mi się coś wstawić, to zobaczycie za chwilę, że cały ten mąciak, Jezu, coś mi z głosem się dzieje, że cały ten mąciak, on był po prostu tak oblężony, oblężenie mąciaka, naprawdę, to było niesamowite, w każdym razie tak jest zawsze w sezonie, nawet w Gdańsku chyba nie ma tyle ludzi, co właśnie w Sopocie. Wiecie, to jest też takie miejsce imprezowe, jak jest sobota wieczór, no to dziewczyny, chłopaki, młodzież, różni ludzie idą na imprezy, więc tamtych ludzi jest naprawdę multum. Coś tam próbowałam Wam nagrać, niestety najciekawszego nie nagrałam, nad samym morzem było ekstra, ale bardzo zimno, dlatego że słuchajcie, ogólnie jak już dojechałyśmy do Gdańska, zrobiło się chłodniej niż tutaj u nas, a już w Sopocie w ogóle słuchajcie, było zimno, także tak się siedziało trochę jak taka wczesna jesień tam była, ludzie w kurtach i faktycznie jak się tam jedzie wieczorem, to lepiej się grubiej ubrać, no bo jak się siedzi i się nie rusza, to się robi szybko zimno, także wyjazd ogólnie udany, ja muszę częściej jeździć nad morze po prostu, mnie to tak relaksuje, ja uwielbiam, ja się tak dobrze czuję, jak ja patrzę na to morze. W ogóle jakaś była taka wycieczka, słuchajcie, taka dwie opiekunki takie w wieku 20 paru lat, nie wiem co to za wycieczka, i takie dzieci w wieku od 7 bym powiedziała do 15, nie wiem, i tam tych dzieci było może z 10, nie wiem, jakoś tak, no tych dzieci trochę tam było i słuchajcie, te dzieci się kąpały. Ja nie wiem w ogóle o co chodzi, było tak zimno, że ja bym z tej wody nie wyszła. Pewnie woda jest ciepła, jak się siedzi w wodzie, ale jak się wyjdzie, nie wiem, bardzo to dziwne było. W każdym razie, chcę Wam coś innego powiedzieć, dlatego że zauważyłam ostatnio na YouTubie, że są takie rzuty różnych filmików i ktoś wymyśli i inne YouTuberki robią, albo po prostu nie wiem, czy to przypadek, no nie mam pojęcia. Ja nie, oczywiście w tym nie ma nic złego, to jest jak najbardziej takie normalne, bo tak zawsze było, że ktoś coś wymyśli, reszta to robi, no to, tak funkcjonuje YouTube, ale zauważyłam, Wy pewnie subskrybujecie jakieś inne osoby niż ja, niektóre się pewnie nam pokrywają i nie wiem, czy też tak macie, że czasami włączacie sobie YouTube'a i patrzycie, a tam te same filmiki u kilku osób. I ja właśnie chcę Wam co jakiś czas mówić o takich filmikach, które ja zauważam, że się ciągle powtarzają, ale nie w sensie, że coś złego, tylko po prostu chcę Wam o tym mówić, a wypiszcie na dole, czy Wy też to u Was zauważyłyście, a może macie jakieś inne filmiki, które u Was się w subskrypcjach powtarzają, bo ja zauważyłam, że najczęściej pojawiającym się filmikiem ostatnio u moich dziewczyn, które subskrybuję, jest haul z H&M-u. I trochę mnie to dziwi, a powiem Wam czemu, dlatego że ja też wstawiłam film z ubraniami z H&M-u, ale jakieś tam zawsze kupowałam te ubrania. Natomiast część dziewczyn jakby robi te hole tak jeden po drugim i zastanawiam się, co się stało, że jest nagle taki boom na ten H&M. Fakt jest taki, że oni tam mają wyprzedaż, ciągle jest minus 70, macie te zniżki i tam się naprawdę opłaca kupować. Traficie na ileś tam ubrań kijowych, takich naprawdę po prostu niewartych żadnego grosza, żeby za nie wydać, ale też są fajne ciuchy i no mówię, tak jak ostatnio rozmawiałyśmy w komentarzach, zależy jak się trafi, ale
Jestem ciekawa, czy to jest spowodowane jakimiś współpracami, czy po prostu faktycznie ludzie zaczęli się przekonywać do HM-u i korzystać z tych zniżek. Ja na przykład zauważyłam, że te wszystkie sieciówki ostatnimi czasy, no te ciuchy nie są fajne, po prostu są tak kijowej jakości, ogólnie są źle zrobione, jakieś małe, kuse i wszystkie te ciuchy są takie, no niewarte swojej ceny. I ja sama, jak chodziłam po wyprzedażach, to słuchajcie, starałam się, nie wiem, czy już był filmik z wyprzedażami, podejrzewam, że był, a jak nie, to co będzie po tym filmiku. W każdym razie starałam się wyszukiwać rzeczy, które są takie naprawdę inne od wszystkich, żeby nie kupować takich standardowych rzeczy, bo takie standardowe to można normalnie kupić za parę groszy więcej i nie trzeba wcale czekać na wyprzedaż. Bardziej zależało mi na takich ubraniach właśnie, które... no, które w normalnej cenie choćby są dużo, dużo droższe. I z H&M też tak miałam, że wybierałam ubrania, które po prostu korzystałam z tych zniżek i starałam się kupić je jak najtaniej, te najfajniejsze ubrania w jak najniższych cenach. I jestem ciekawa, słuchajcie, czy po prostu ludzie zaczęli się tak przekonywać do tego H&M-u. Ja jak idę stacjonarnie, to ja za bardzo tam ciuchów nie widzę dla siebie, w sensie takim, że nie wiem, idę i cały czas mi coś nie pasuje. Dotykam tych ubrań, to materiały nie takie, to rozmiary, to jakieś te ubrania są dziwne, w ogóle mi się nie podobają, a jak wchodzę do sklepu online, to mi się bardzo dużo rzeczy podoba. I czasami jest niemiłe zaskoczenie, jak coś przyjdzie i dotykam, mówię, Boże, co za materiał. Ja wiem, że niektórzy mają taką wyobraźnię, że patrzą na zdjęcie i o super. Ja czasami też tak patrzę i wydaje mi się, że wiem, jaki to będzie materiał, a przychodzi coś zupełnie innego. I to działa w dwie strony. Czasami mi się wydaje, że coś będzie kijowego, a przychodzi mega ekstra ciuch. Także czasami ryzykuję. Zwroty są za darmo, więc no nie ma z tym jakby problemu. Natomiast to mówię, online zdecydowanie lepiej mi się robi zakupy niż w sklepie stacjonarnym, także... Dajcie znać koniecznie na dole, jakie u Was się filmiki powtarzają ostatnio, bo ja mam już kolejny, który zauważyłam, ale to Wam powiem na pewno w następnym vlogu. No, a tymczasem będę teraz wychodziła, no za chwilę jeszcze, ale sobie coś pewnie jeszcze obejrzę na YouTubie, może zjem jakiegoś owoca i będę wychodziła i jak wrócę, mam ochotę obejrzeć jakiś film. Nie wiem, czy Lucyfera będę dalej oglądała, bo kończę trzeci sezon, czy obejrzę jakiś sobie film, zobaczymy, coś poszukam i na pewno będę się jeszcze do Was odzywała. I pokażę Wam może, w czym wychodzę, dlatego że taka pogoda jest dziwna, w sumie nie wiem, co powinnam ubrać. To zakładam tą bluzkę z Mango, to jest ta taka z tym dekoltem V, trochę mi tak opada na jedno ramię, bo to jest ten rozmiar ML, także tak patrzę, w czym chodzą, w krótkich rękawkach, więc nie wiem, czy mi nie będzie za ciepło, no ale ta bluzka jest bawełniana i w sumie nie jest aż taka gruba, więc założyłam sobie właśnie tą bluzkę, do tego mam spodnie z HM-u, te z dziurami, dzisiaj założyłam pasek, żeby one były trochę wyżej, bo mówiłam Wam, że mam dwa rozmiary za duże te spodnie, specjalnie tak wzięłam, i jak mam jakieś luzatki, takie totalnie z trój, to wolę, jak one tak są delikatnie na biodrach, po prostu 2 cm niżej, a jak chcę właśnie ubrać się na przykład i bluzkę taką krótszą sobie wsadzić do spodni, to biorę też pasek, także dzisiaj mam, zobaczcie, czarny pasek. I do tego mam klapki z Reserved, takie w kolorze brązowym. Taki bardzo podobny do tego swetra w sumie jest ten kolor, ale te klapki są chyba zimniejsze, ten odcień jest coś takiego. No i oczywiście, słuchajcie, biorę torbę ochnika. Jezus, jaki to był dobry wybór kupić tą torbę, po prostu ciągle ją wszędzie noszę. I ja tak mam z torbami, że po prostu jak zacznę jedną nosić, to nie chce mi się potem przekładać tych rzeczy i cały czas w kółko noszę jedną i wałkuję. Zresztą ja nie mam innej, tak szczerze mówiąc, więc ewentualnie te małe, ale mam coś do wzięcia, więc ta torba mi się bardziej dzisiaj przyda. Także taki strój. Uciekam. Trochę mam szopę, bo suszyłam włosy i spryskałam takim sprayem dodającym objętości. I nawet takie są zwiększone z ta objętość, może tak. Aczkolwiek powinnam pewnie spiąć, bo jak jest ciepło, to jak one tak wiszą, to będzie mi jeszcze cieplej. No ale dobra, już nie mam w sumie czasu, bo muszę jeszcze iść do bankomatu. Także uciekam i jeszcze się z Wami na pewno połączę, jak wrócę. Muszę Wam powiedzieć, że jestem tak śpiąca, że przed chwilą wypiłam kawę, mimo tego, że jest godzina 17 i ja zasypiam. Ledwo siedzę. Mam opaskę. Założyłam sobie opaskę i powiem Wam szczerze, że... Bo ostatnio też często na filmikach gdzieś tam widzę, że dziewczyny kupują opaski. I kiedyś miałam jedną zamówioną z HM-u, taką grubszą. I coś mi się nie podobało, jakoś tak dziwnie wyglądała. Ale w tej wydaje mi się, że... Bo to jest jakaś stara, taka cienka opaska. Ja nawet nie wiem, skąd ja ją mam. Ale wydaje mi się, że całkiem, słuchajcie, ładnie to wygląda. Spodobało mi się. Widzicie, ja tak mam. Raz grzywka, raz włosy do tyłu i opaska. Także kto wie, czy sobie jakieś opaski nie strzelę, dlatego że, no mówię, to jest takim zwyklakiem zupełnie... Gdzie ja kupiłam? W Rossmann? Nie wiem, ona ma 100 lat i tak leżała w łazience. Widzicie, czasami dobrze nie wyrzucać pewnych rzeczy, bo jeszcze mogą się przydać, ale mam ochotę na jakąś opaskę jedną, może nie jakąś wielką i w ogóle w panterkę czy w coś, bo jeszcze może tak to nie, ale coś takiego w kolorze mniej więcej moich włosów, żeby delikatnie się tylko odbijała. I ciekawe, czy będę w tym chodzić. Ja nawet nie wiem, czy tak jutro nie wyjdę z domu, bo podoba mi się.
Trochę nie jestem przyzwyczajona i tutaj za uchem mnie boli, ale to jest chyba kwestia właśnie przyzwyczajenia, bo ta opaska nie jest jakoś mocno ściskająca, tylko jestem nieprzyzwyczajona, że coś mam i dlatego, ale jeszcze coś wam powiem o włosach, dlatego że kilka razy już użyłam tej odżywki. Pamiętacie, jak wam pokazywałam, że sobie kupiłam? To jest Isana Professional. Słuchajcie, Professional za 6,50 w promocji. I to jest niby odżywka brąz i połysk do włosów brązowych i farbowanych na brązowo z pigmentami barwiącymi, z karmelem i ekstraktami z kakao i orzecha włoskiego bez silikonów. Słuchajcie, ta odżywka powoduje, że wasze włosy tak pięknie się świecą, szczególnie w słońcu, że wow! Kiedyś wydaje mi się, że coś miałam podobnego, nie wiem, czy to była Isana, natomiast potem długi czas nie kupowałam, nie wiem czemu, i znowu do niej wróciłam, też nie wiem czemu, i słuchajcie, jestem w szoku. Ja dzisiaj wyszłam na dwór i jak w słońcu zerknęłam w lusterko, to po prostu moje włosy tak się świeciły, po prostu tak lśniły, że ja nie wiem w ogóle... One ogólnie, moje włosy mają raczej są takie świecące, mimo tego, że są dosyć te końce zniszczone, aczkolwiek no mimo wszystko jakoś tam się świecą. I powiem wam, że jeszcze ta odżywka wspomaga ten efekt świecenia. Po prostu wyglądają przepięknie te włosy. Chyba jest też taka do blondu i do czerwonych włosów? Do takich, no właśnie, jakieś czerwono-rudawe, coś takiego. Tak mi się wydaje, ale jest naprawdę świetna. Nie wiem jak tamte, ale ta jest super. I wcale nie trzeba kupować jakiejś droższej, bo ta się sprawdza idealnie. I tak jak mówię, ona w promocji kosztuje 6,50, 6,90 jakoś tak, a normalnie chyba niewiele więcej. Także ja wam ją mogę polecić. To jest na pewno mój ulubieniec tego miesiąca. I jeszcze coś wam powiem, już miałam kończyć, ale coś wam powiem. Obejrzałam też filmik Sary. So Beauty, So Beauty, nie wiem jak ona tam siebie nazywa, ale tak się pisze. I ona mówiła o włosach, ona znowu zrobiła sobie blond włosy. No bardzo ładnie wygląda, natomiast ja trochę rozumiem fryzjerów, że nie chcieli jej zrobić jaśniejszych, bo to tak jest czasami, że klient coś, nie wiem czy oglądacie ją i ten ostatni vlog oglądaliście, bo czasami jest tak, że człowiek sobie coś wymyśli, ale fryzjer musi patrząc na włosy racjonalne decyzje podejmować, musi zobaczyć jaki jest stan włosów i... To też to nie do końca jest tak, że fryzjer robi wszystko, co chce klient. Rozsądny fryzjer nie zrobi wam wszystkiego. Czasami nie zrobi, bo nie umie, nie potrafi, nie chce się podejmować, a czasami dlatego, że po prostu widzi, jaki jest stan włosów i nie chce klienta narażać na coś, o czego on się może wcale nie spodziewać, więc z jednej strony rozumiem, że ktoś tam jej nie chciał już rozjaśnić, natomiast ona gdzieś tam poszła do swojej koleżanki, która jest Angielką? I zrobiła jej te jasne włosy. No wygląda bardzo ładnie, no mi się ona podoba w tych jasnych włosach, też chyba najlepiej z tych wszystkich, które miała kolorów, natomiast ona właśnie powiedziała coś takiego, że ma zniszczone końce i to mocno i ich nie ścięła, dlatego że jakby ścięła, to by musiała połowę włosów ściąć. I wiecie co? Coś w tym jest. Ja wam kiedyś mówiłam, że jak chodziłam na kurs fryzjerski, to mi też powiedziała jedna z tych fryzjerek, tych, które nas uczyły, że jest tylko jedna metoda taka prawdziwa na zapuszczanie włosów, to jest nie ścinanie ich. I jest coś w tym, dlatego że jeżeli macie na przykład zniszczone końcówki, przypuśćmy, na takiej długości. Ja bym musiała ściachać dosłownie tyle, ale ja też tego raczej nie zrobię. Natomiast, jeżeli macie na takiej długości zniszczone włosy, tylko ja tu mówię, słuchajcie, nie o czymś takim, że macie takie dziury we włosach i wam te końce odpadają. Ja po prostu mówię o takich suchych mocno końcach. Jeżeli macie na takiej długości i teraz pójdziecie do fryzjera i zetniecie tyle, to uwierzcie mi, to nie ma żadnej różnicy, po prostu nic z tymi włosami nie zrobicie. Jeżeli chcecie mieć zdrowe włosy, to byście musiały ściachać w miejscu, w którym zaczynają się te suche. I teraz ona ma rację, że ona po prostu, jak ona chce mieć długie, to jak ona to zetnie, no to bez sensu, to jest w ogóle nie ma jakby... Po co? Po co ma to ścinać, że mieć 2 cm czy 5 cm krótsze włosy? No nie, nie. I jestem tego samego zdania, jeżeli wasze włosy są po prostu... przesuszone mocno, to wcierajcie silikony, róbcie cokolwiek z nimi, żeby lepiej wyglądały, ale jeżeli nie chcecie mieć mocno ich skracać, to po prostu nie ścinajcie, bo to nie ma sensu. Ścięcie kawałka włosów nic wam nie da, bo jeżeli rozdwajają wam się włosy, one dalej będą się rozdwajały, jeżeli w połowie je zetniecie, także coś w tym jest, tym. Ja tak samo, takie same mam podejście, dlatego na razie nie ścinam, chociaż ja mówię, ja nie mam aż tak mega zniszczonych tych włosów mimo wszystko i wcale nie są jakieś bardzo suche, jeszcze ta odżywka powoduje, że one są takie... takie lśniące i takie miłe w dotyku i takie gładkie, także póki tak wyglądają, to nie będę ich ścinać i na razie niech sobie wiszą. Także słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie, będę już się z wami żegnała, bo miały być trochę krótsze vlogi. Ja celowo tak nagrywam, bo dostawałam komentarze i wiadomości, że dla was jest trochę za dużo te 35 minut czy tam 40. Ja tak się rozpędzałam, bo jak ja nagrywałam dwa vlogi, to tak mi było jakoś tak... Po prostu tak zawsze wychodziło, że tyle był, takiej długości był vlog. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że to jest wasz czas i wy też pewnie nie macie tego czasu tyle, żeby siedzieć i pół godziny spędzać na
oglądaniem vloga mojego i jeszcze pewnie innych dziewczyn, także postaram się wam skracać te filmiki, żeby te vlogi właśnie były takie max do 20 minut i mam nadzieję, że wtedy wszyscy będą zadowoleni, także dzięki wielkie za oglądanie i serdecznie zapraszam do kolejnych filmików, cześć!